Szokujące jest to, że Pan Bóg zechciał nam opowiedzieć o swoim wewnętrznym życiu. W ogóle nie musiał tego robić. Oto my, ludzie, ciało i krew, ograniczeni, słabi. Trudno jest nam tak naprawdę nawet rozumowo dojść po prostu do samego faktu istnienia Boga. To jest możliwe, ale jak widzimy, wcale nie wszyscy do Niego docierają. Jesteśmy słabi, ograniczeni, bardzo mocno uwikłani w materię. A oto Pan Bóg w swoim objawieniu postanawia nam objawić, jak wygląda Jego wewnętrzne życie. To jest coś, co powinno nas zaszokować. Dlaczego Bóg mówi nam o swoim wewnętrznym życiu? Przecież my nawet, będąc wszyscy ludźmi, raczej niechętnie mówimy o tym, co się w naszej duszy dzieje. Normalnie człowiek tylko do osoby zaufanej mówi o tym, co się w jego duszy dzieje. To być może mówi się do członków rodziny, być może do najbliższej osoby. Ale przecież nie wychodzimy i nie mówimy takich rzeczy publicznie. A oto Pan Bóg, który przecież jest zupełnie inny, który przecież jest tym bytem doskonałym, którego dzieli od nas przecież cała przepaść. Od Niego wszystko pochodzi, On jest tym czystym aktem, który wszystko powołuje do istnienia jednym aktem swojej woli, między innymi również nas, będąc poza czasem, a my tutaj stworzenia, zupełnie zależne, uwikłane w tą materię i On pragnie nam otworzyć się przed nami. On pragnie powiedzieć nam, jak wygląda Jego wewnętrzne życie. To jest szokujące. I nic dziwnego, że przez tak wiele wieków nie zostało to wcześniej objawione. Właśnie raczej dziwne jest to, że w końcu jednak zostało objawione. Że Pan nasz Jezus Chrystus mówił nam o Bogu właśnie w ten sposób, jako o tym trójjedynym. Że odnosił te boskie przymioty również do siebie i do Ducha Świętego. I to Boże objawienie, to, co Pan Jezus nam przyniósł, to oczywiście nie zostało od razu przez słuchających Go zrozumiane. Do tego potrzeba było tego zesłania Ducha Świętego, aby apostołowie zostali oświeceni, aby zrozumieli wszystko to, co zostało powiedziane i dopiero wtedy poszli z tą pełnią tej nauki na cały świat. I my przyjęliśmy tą naukę i my otrzymaliśmy przez cały szereg pokoleń, to, co apostołowie nam przekazali, to, co otrzymaliśmy od Pana Jezusa, te informacje, co się dzieje w głębinach samego bóstwa. I tam widzimy coś szokującego, coś wzruszającego, coś absolutnie pięknego i coś nas przerastającego. No ale to chyba nie powinno nas dziwić, że gdy Bóg otwiera się przed nami, gdy opowiada nam o sobie, że wtedy to jest coś dla nas niepojętego, coś wyjątkowego, coś, na co sami byśmy nie wpadli. Gdy święty Jan, w Ewangelii według świętego Jana czytamy, że Bóg jest miłością, to można to zrozumieć tak analogicznie, czy można by było to zrozumieć tak przez analogię, ale właśnie dzięki tajemnicy Trójcy Przenajświętszej widzimy, że nie jest to tylko analogia. Bóg naprawdę jest miłością. Jego trzy osoby, te trzy osoby boskie są ukonstytuowane przez wzajemne relacje, a więc właśnie w dużej mierze przez tą ich wzajemną miłość. Bóg, który faktycznie jest miłością. Powiem, czym te trzy osoby mogą się różnić, skoro to jest jeden Bóg, jedna boska natura, tak doskonała, tak piękna, tak wspaniała, że niejako musi w swojej pełni istnieć w trzech osobach. Musi, wiemy to tylko z objawienia, że musi tak istnieć. Bo oczywiście nie doszlibyśmy do tego sami, nie wywnioskowalibyśmy tego sami, ale skoro tak jest, no to bez wątpienia jest to konieczne, bowiem istnienie Boga jest konieczne. To znaczy tam nie ma miejsca na jakiś przypadek, nie ma miejsca na to, że Bóg tak sobie postanowił i po prostu tak jest. To wewnętrzne życie Boga jako czysty akt, jako doskonałe, jako pozaczasowy byt, tam się nic nie może zmienić, tam nie może być tak albo inaczej, po prostu tak właśnie musi być. Ale my byśmy do tego sami nigdy
nie dotarli. I ten nieskończony, czysty akt istniejący poza czasem, pełnia bytu, rozlewa się niejako na te trzy osoby. Trzy osoby boskie. Tak doskonała natura jest, Boża jest, że musi istnieć w tych trzech osobach. Także Ojciec rodzi Syna, a wzajemna miłość Ojca i Syna to właśnie Duch Święty. Przez analogię tutaj znowu widzimy to pewne odbicie Trójcy Przenajświętszej. To byłoby za mało, żeby do niej dojść. Ale jednak, gdy już o niej wiemy, to możemy dostrzec w nas pewne odbicie tej Trójcy Przenajświętszej. Tak jak Bóg, Ojciec rodzi Syna, a ten Syn to Słowo. Tak nazywa go objawienie. Słowo, logos, a więc pojęcie. Dlatego, skoro tak go nazywa Boże objawienie, jako właśnie Słowo, to logos oznacza zarówno słowo, jak i pojęcie. To oznacza, że zostaje zrodzony niejako na sposób poznania. Bóg poznaje. Cóż może Bóg poznać? Tylko samego siebie. I to poznanie jest tak wielkie, że jest osobowe i równe samemu Ojcu. To jest, gdy my myślimy, tworzymy w naszej głowie również jakieś pojęcie. Ono powstaje, ono jest w naszej głowie. Faktycznie tworzymy sobie takie pojęcie. Tylko że gdy Bóg poznaje w wieczności, poza czasem samego siebie, to to pojęcie Boga o sobie jest osobowe. Jest tak wielkie, że jest osobowe, że jest dokładnie równe Ojcu. Tam nie ma wcześniej i później. To jest czyn, który dzieje się w wieczności. Dlatego święty Augustyn, gdy zadaje pytanie, kiedy Ojciec rodzi Syna, odpowiada: teraz, bowiem to się dzieje zupełnie poza kategorią czasu. A więc ten Syn zrodzony na sposób poznania, logos, to Słowo Boże. I dalej Duch Święty, który przecież jest tą miłością Ojca, ten Duch Święty posłany przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, to jest miłość, oczywiście. Oczywiście miłość, skoro jest Ojciec i Syn, skoro Bóg poznaje siebie, oczywiście kocha również siebie. I ta miłość to jest właśnie Duch Święty. Znowu, tak jak poznanie jest tak wielkie, że jest osobowe, tak i miłość Boga jest tak wielka, że jest osobowa. Że jest dokładnie równa Ojcu. Jest w tym coś, w zasadzie wszystko w tym jest niezwykłe, ale też tak piękne, tak doniosłe. I widzimy tutaj to podobieństwo do nas. To są nasze dwie wyższe władze naszej duszy zostały stworzone przecież właśnie jako odbicie tej Trójcy Przenajświętszej. Przecież zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. I tak samo te nasze dwie najwyższe władze, rozum i wola. Rozum, aby poznać, wola, aby kochać. I oczywiście to jest tylko, jesteśmy tylko stworzeniami, jesteśmy tylko odbiciem tej Bożej doskonałości. Ale teraz widzimy po Bożym objawieniu, że faktycznie można odnaleźć w tym stworzeniu pewne cienie, pewne odbicia, pewne ślady tej Bożej doskonałości. Że faktycznie jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. Dzisiaj przede wszystkim w tą uroczystość Trójcy Przenajświętszej pamiętajmy o tym, żeby Panu Bogu dziękować, że zechciał nam to wszystko objawić, że On zechciał się przed nami otworzyć. Absolutnie nie musiał. Jest to w zasadzie dziwne, że to zrobił, ale bo miłość jest dziwna, bo miłość jest szalona, bo miłość ma w sobie to pragnienie oddania się czasami. Wydawałoby się, że wbrew rozsądkowi. I tak Bóg pragnie nam się dać w Eucharystii, w Komunii Świętej. Pragnie przyjść pod postacią pokarmu. I oczywiście On chce być z nami tak blisko, że nie może niejako zataić przed nami tego, jaki On jest. Dziękujmy Mu za to i prośmy Go. Prośmy Go, abyśmy potrafili Go naśladować. Potrafili się do Niego upodabniać. Abyśmy codziennie potrafili się do Niego zbliżać, przychodzili do Niego obecnego w Najświętszym Sakramencie. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.